Erich Maria Remarque powiedział: kobieta, która oszczędza na sobie, sprawia, że mężczyźni mają tylko jedno pragnienie – oszczędzać na niej. A od siebie dodajemy: nie ma nic ważniejszego niż szacunek do samej siebie. Jeśli ponownie przemyślisz swoje priorytety i nie będziesz skąpić na najmniejszych rzeczach, możesz odzyskać poczucie szczęścia. Oglądaj do końca, aby dowiedzieć się nie tylko o rzeczach, na których nie powinnaś skąpić, ale także o tym, jak wpływają one na twoją samoocenę. Oto 9 ważnych rzeczy wartych wszystkich pieniędzy. Nie oszczędzaj na swoim hobby. Hobby to prawdziwy odpoczynek dla duszy i najlepszy sposób wyrażania siebie. Istnieją nawet przykłady, w których hobby zmieniło się w odnoszący sukcesy biznes. Jeśli masz ciekawą aktywność, która sprawia ci przyjemność, warto w nią zainwestować. Grzebień. Możesz iść do najlepszego fryzjera, możesz farbować włosy na najlepsze kolory i możesz je myć tylko szamponami bezsiarczanowymi, ale ten wysiłek jest bezużyteczny, jeśli oszczędzasz na grzebieniu. Materiał należy dobrać, biorąc pod uwagę rodzaj włosów oraz charakterystykę użytkowania. Na przykład w przypadku włosów kręconych odpowiednie są grzebienie z zębami o różnej długości, a do włosów przetłuszczających się u nasady włosów idealne są grzebienie wykonane z naturalnego drewna. Podstawowa garderoba. Podstawą twojej szafy jest inwestycja długoterminowa, ponieważ nie wychodzi ona z mody. Wybierz klasyczne modele i garsonki i kupuj tylko wysokiej jakości ubrania. Zasada, której należy przestrzegać, brzmi: mniej znaczy lepiej. Wybierz dobre tkaniny, które pozostają takie same, nawet jeśli nosisz je wielokrotnie. Ubrania domowe. Pięknie ubierając się w domu, wysyłamy do mózgu sygnały, że zawsze zasługujemy na to, co najlepsze – w pracy, w drodze do domu, przy zmywaniu naczyń, w każdej chwili. Tak więc, nosząc w domu przyzwoite, ale wygodne ubrania, najpierw ubieramy się dla siebie. Książki. Nie należy lekceważyć wartości dobrej książki. Często można w niej znaleźć odpowiedzi na swoje pytania i inspiracje do przyszłych osiągnięć. Czytanie pozwoli ci poszerzyć swoje słownictwo do 13 tysięcy słów. Otrzymasz także odprężenie emocjonalne. Wystrój domu. Prawdziwe życie zaczyna się dopiero po uporządkowaniu domu. Udekoruj swój pokój tym, co cię uszczęśliwia. Świeca, lampa z kolorowego szkła sprawiają, że nastrój pomieszczenia harmonizuje z twoim, tak abyś zawsze czuła się komfortowo we własnym domu. Pościel. Powiedzmy, że dostajesz dobry materac, a nawet odpowiednią poduszkę ortopedyczną, ale to bielizna pościelowa ma kontakt ze skórą. Sztywne szwy mogą podrażnić skórę, sztuczne tkaniny mogą powodować alergie, a niskiej jakości tkanina może zawierać nawet niewidoczne pasożyty. Bielizna pościelowa, która jest miękka, wygodna dla ciała, gęsta i trwała, oddychająca i wchłaniająca wilgoć, nie jest tania, ale nie warto na niej oszczędzać. Zegarek na rękę. Zegarek to nie tylko dodatek, ale także specjalny wskaźnik gustu i statusu właściciela. Klasyczne zegarki nie straciły na aktualności. Plastikowy zegarek na nadgarstku kobiety wygląda po prostu śmiesznie i nie wytrzyma długo. Wysokiej jakości zegarek będzie służył ci przez dziesięciolecia, a nawet może stać się skarbem rodziny. Małe radości. Zły nastrój kobiety jest zbyt kosztowny, więc trzeba go monitorować i od czasu do czasu rozpieszczać. Czasem rób spontaniczne zakupy i zdobywaj nowe wrażenia. Chodź do kina, chodź na koncerty swojego ulubionego zespołu, idź do spa, jedź na wakacje. Życie płynie zbyt szybko. Uważaj, aby go nie przegapić. A ty na czym oszczędzasz? Napisz w komentarzach.